O rany, rany, zostałem nominowany. Dobra, a teraz już zupełnie na poważnie, Bas. Nie obraziłem się oczywiście. Serdeczne dzięki za nominację. Nie jestem pewien, czy nie zawiodę pokładanych nadziei. Jeśli chodzi o gorącą szesnastkę, moja była rzeczywiście gorąca, ale było to 31 lat temu i pewnie dlatego nie będę kładł rymów na bity. Stary już jestem i wolę białe wiersze. Zapach uryny omiata tu woń kadzidła. To miejsce, w którym już nic mnie nie trzyma. Pleśń sentymentów, pajęcze sidła, menel, co żebrze o łaskę czerwonych i czarnych. To moja tożsamość, zepsuty wagon na torowiskach. Może to wybór, którego się wstydzę? Opuszcza mnie wiara, jak emalia odbita od garnka, w którym już nie mam marzeń i szlachetnego smaku. Zapach uryny i smród kadzidła miejsce nie trzyma. Tożsamość na torowiskach, wybór się wstydzę. Wiara odbita od garnka, nie ma marzeń smaku. Nieustannie stawiam kilka prostych pytań i wiem, że nikt tu nie odpowie, bo tutaj nikt nie jest Bogiem. I wiem, że nikt tu nie odpowie, bo tutaj nikt nie jest Bogiem. I wiem, że nikt nie odpowie, bo tutaj nikt nie jest Bogiem. Nie jestem, nie byłem, nie będę raperem, chociaż intencje miałem szczere. Teraz czas, zawężam akcje, przyszły już nominacje. Rymy, czyli to, czego nie zrobiłem, kolego, położy na beat moje alter ego. Szum z Karei pokaże, że można pierdolnąć szesnastkę w gwarze. A teraz będzie gruba akcja, moja kolejna nominacja. Maciej Sierakowski tej pokaże, gdzie źródła kamej. I jeszcze Dawid Liberkowski pop centralnie szesnastkę w formie plakatu walnie. Dziękuję, do widzenia. A, którędy do kasy, panie?